od wschodu aż do zachodu słońca niech będzie pochwalone imię Pana. Czyli od naszego wstania, moglibyśmy powiedzieć, do pójścia spać. Niech będzie pochwalone imię Pana właśnie w tym czasie. W czasie różnych wydarzeń, różnych spotkań, podejmowania moich decyzji. W czasie, którym spotykam się z różnymi ludźmi i przyjaznymi, może czasami nieprzyjaznymi. Niech będzie pochwalone imię Pana. Jeżeli rano, budząc się, wzbudzam taką intencję, wyrażam takie pragnienie, to jednocześnie jakby zapraszam Pana Boga, by pomógł mi ten mój dzień kształtować właśnie według Jego przykazań, według Jego zaleceń. Tak, abym mógł ten mój dzień kształtować i kreować, tworzyć według Bożego pomysłu, według Bożej woli. I jeszcze trzecia strofa. To Pan Bóg podnosi z prochu nędzarza i dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt swojego ludu. Czasami nam trudno jest zaakceptować, że Pan Bóg wywraca wymyślony przez człowieka porządek. Ale skoro jest Panem nas wszystkich, ma do tego prawa. Co więcej, czasami wie, że nie może postąpić inaczej ze względu na nasze dobro.